Witam serdecznie na kanale Między Seriami. Wyruszamy dzisiaj do kolejnego gościa, bardzo ciekawego. Będziemy poznawali takie tajniki samoobrony. A żeby się do niego dostać, wiadomo, musimy jechać autem, bo to rzecz jasna. A to auto zawsze warto mieć ubezpieczone. Jak wiemy, OC jest obowiązkowe, autokasko jest dla chętnych, ale my z tego autokasko korzystamy, bo sami wiecie, że w podróży mogą się zdarzyć różne nieprzewidziane historie. Ubezpieczenia w najlepszych cenach znajdziecie w porównarce Mubi. Wystarczy, tylko wpiszecie dane pojazdu, a porównarka Mubi wyliczymy spersonalizowaną ofertę specjalnie dla Was. Pamiętajcie, że jeżeli skorzystacie z linku, który znajduje się u nas w opisie, macie do 150 zł cashbacku. Ponadto porównarka Mubi może wygenerować Wasz własny link, dzięki czemu możecie odzyskać nawet do 2000 zł. Słuchajcie, te przelewy przechodzą bez ściemy. Zapraszam na screen. Pamiętajcie, że jeżeli wejdziecie w link, skorzystacie z naszego kodu, pomagacie rozwijać naszemu kanałowi, dzięki czemu możemy zapraszać ciekawszych gości, pozwalać sobie na dalsze wyjazdy, także zapraszam serdecznie do skorzystania z linku w opisie i zapraszam do oglądania materiału. Witam serdecznie na kanale Między Seriami. Tak jak widzicie, cały czas nam się format zmienia, ale nie zmienia nam się to, że mamy cały czas ciekawych gości. Dzisiaj w naszym odcinku wystąpi Jarek Rogowski. Witam Cię serdecznie. Jarku, Ciebie jest ciężko przedstawić, Ty się zajmujesz tyloma rzeczami, że wiemy jedno, nie lubisz określenia instruktor Krav Maga. Nie to, że nie lubię, ponieważ jestem nim, jestem certyfikowanym instruktorem, jednym z pierwszych, którzy byli w Polsce jeszcze, że tak powiem, ze starej gwardii. Mam swoją firmę szkoleniową, już ogólnoeuropejską i staramy się przede wszystkim, jeżeli chodzi o Krav Maga, obalać mity tego systemu i przede wszystkim unowocześniać go do granic możliwości, no bo wiemy o tym, co się na rynku dzieje w temacie samoobrony. Słuchajcie, Jarka może się kojarzyć z występów na TikToku, z różnych śmiesznych filmików, ale Ty starasz się ludziom pokazać właśnie tą samoobronę, która jest prawidłowa, bo tak jak sam mówisz, jest wielu tak zwanych czarodziejów w internecie, którzy Twoim zdaniem pokazują techniki nieskuteczne. Wiesz co, ja przede wszystkim nie jestem od tego, żeby tam oceniać każdego, bo trochę mam to w nosie, czy nie wiem, to można używać słów takich bardziej ostrych. Może to jest kanał taki, w dupie mam, co kto mnie myśli. Moje zadanie to jest obalanie mitów, tak? Ja się zajmuję bezpieczeństwem osobistym, samoobroną, szkole bardzo różnych ludzi i bardzo różne jednostki i moim zadaniem jest to, że jeżeli przedstawiam coś czy na TikToku, czy na Facebooku, czy na YouTubie, a na tych wszystkich socialach jesteśmy z moją firmą, no tak się stało, że numer jeden, zapracowaliśmy na to przez 10 lat, to każdy młody człowiek, czy każda dziewczyna, jeżeli tam wejdzie i widzi między tymi śmiesznymi treściami jakąś treść konkretną samoobrony, to to samo pokazuje tobie, to samo pokazuje dziewczynce i to samo pokazuje wielkiemu chłopowi, że to są jakby elementy, które mają działać, a nie mają być jakimś pierdoletem i wymysłem jakiegoś, kurde, misia, który na luzie coś pokazuje. Wczoraj, wiesz co, takiego TikToka nagrałem a propos czegoś takiego, co nazywamy bullshit detektor, czyli wykrywacz pierdół, tak? Czyli najczęściej w internecie widzisz gościa, który na przykład broni się przed jakimś gościem, na przykład przed tą, tak? Ty mnie łapiesz za szyję, ja wiem, którą ręką, niech to będzie prawa ręka, która chwyta mnie za szyję, jedziemy sobie i robię bam, raz, dwa, trzy, cztery, walę cię z głowy, robię 15 ruchów, ty jesteś w szoku, ludzie, wiesz, stoją i mówią, ja pierdolę, co się dzieje, tylko troszeczkę wycieralnie to wygląda inaczej. Zapominamy o jednym, że po pierwsze, ja w takiej sytuacji nigdy nie będę wyluzowany, będę też obsrany. Ty nie będziesz czekał, tylko jeżeli ja zaczynam masturbację z Twoją ręką, to Ty po prostu wywalasz mi w ryj. I tak jak wiesz, bo pracujemy też razem, jeżeli chodzi o stuje i tak dalej, mam podejście do tego takie, a nie inne. Też dostałem nieraz po głowie, byłem w różnych sytuacjach. Wiemy o tym, że najważniejsze, jeżeli chodzi o samoobronę czy trening walki, to jest branie pod uwagę czynnego oporu agresora, czyli jeżeli ja chcę Ci wykręcić rękę, a Ty tą rękę napinasz z całej siły, to ja Ci jej nie wykręcę. Chyba że splunę Ci w twarz, kopnę Ci w jajca, albo nie wiem, wsadzę Ci szyszkę w oko. Mhm. Tak? Zawsze zakładamy, że przede mną stoi gość, który jest silny, zdeterminowany i na którego jeden strzał w głowę nie zadziała i nie zadziała syndrom mistrza. Tak wielokrotnie się śmialiśmy z tego, że wiesz, na przykład ktoś podaje rękę, ja robię Ci dźwignię na kciuka, to od razu przy tego. Tak, i to od razu oła. Śmialiśmy się, nagrywaliśmy takie filmiki, no mówię, tak. Bo tego w internecie dzisiaj jest wysyp takich samozwańczych mistrzów, też sami się nazywają mistrzami. I mówię, stąd też moje pytanie do Ciebie, czemu ludzie ufają takim osobom? Wiesz co, bo ludzie nie mają za bardzo pojęcia o tym, czym jest samoobrona, bo nigdy nie byli w jakiejś sytuacji,
wiesz, w moich czasach, żeby się wykazać, to trzeba było albo komuś dać w głowę, albo samemu się dostawało w głowę, tak? To były trochę cięższe czasy, dostęp do różnych materiałów był inny i przede wszystkim część osób, która ćwiczy samoobronę, jakby bazowała tylko na jakimś konkretnym systemie bez podstaw. Okay. Ja od samego początku czegokolwiek się nie łapałem, to starałem się uczyć od najlepszych, jeździć po świecie, bo swoje wszystkie pieniądze wydałem jeżdżąc po całym świecie i przede wszystkim też wiedziałem o tym, że najważniejsze jest łączenie jakby tego tak zwanego kombatu z bazą, czyli to musi być MMA, to musi być jiu-jitsu, to muszą być zapasy, musi być boks. Bez tych elementów prawdziwa samoobrona nie istnieje. Tu też odsyłam Was do fajnego bardzo odcinka z mojego kanału z Marcinem Różalskim, który właśnie do mnie zadzwonił i tak mi się miło zrobiło, bo powiedział, że właśnie jestem jedną z niewielu osób, które po prostu nie pierdolą głupot, tak? A, no bo to wszystko takie, przepraszam, że się przerywam, to już jest u mnie tradycja na kanale, że ja mówię to słowo. Bardzo dobrze. Bardzo. Ale mówię, staram się, żeby to była rozmowa, nie tylko monolog mój czy Twój. Dużo zbędnych ruchów gdzieś widać właśnie w takich reagowaniach, że to jest właśnie się wykręcanie tej ręki, jakieś takie sztuczne kolana. Przecież to tak naprawdę na ulicy czy no wiesz, w sytuacji zagrożenia jest moim zdaniem nierealne do zrobienia. Nie, słuchaj, to co jest realne, to jest przede wszystkim zrobienie czegoś, co jest w zgodzie z mechaniką ciała. Jeżeli tak się zastanowicie i też... Może inaczej, mam w nosie to, co kto mnie pomyśli, jeżeli chodzi o tam jakichś innych instruktorów, ale to jest takie trochę, tak jak w terapii mówi się, przeterapeutyzowanie i takie po prostu poetyzowanie ruchu. Chodzi o to, że dlatego powstają te skomplikowane ruchy, ponieważ one są bardziej spektakularne. Przecież zobacz, jeżeli ja stoję, zobacz, co ludzie odbiorą jako ładniejsze. Na przykład tak, ty łapiesz mnie tą prawą ręką za szyję na przykład, okej? Ja robię to i się cofam. I przy okazji jeszcze się wypieprzę. Bądź na maksa zrobię coś takiego. Robię to samo, okej, robię ruch, ojeju, raz, bam, uderzę cię i wrócę. Ale zobacz, jak fajniej wygląda to, że robimy to tą samą sytuację, a ja robię to. Tak, a ja robię to. I to jest bardziej spektakularne. Ty czekasz, ja robię różne dynamiczne ruchy, ale gdyby to się sprawdzało, to zauważ, jak pierwsze walki MMA, gdzie Royce Gracie po prostu robił obalenie i dusił ludzi, a byli przedstawiciele różnych systemów, tak? Niektórzy mieli dziwne pozycje, niektórzy mieli to. I MMA też pokazało, co się sprawdza, tak? Że mamy kopnięcie, to jest takie. Tylko musimy znowu pamiętać o tym, że jakby samoobrona jest jakby, ma dużo bardzo wspólnego z elementami walki wszechstylowej, ale ma też tak zwane te niedozwolone triki i robi się też różne inne elementy. Pojawia się kij, nóż, pojawiają się jakieś agresywne rozwiązania. Jeżeli ja spotkam na ulicy, mam nadzieję, że nie, takiego gościa jak ty, to najpierw ucieknę, potem wezmę coś do ręki i dopiero kiedy będziemy w bliższym dystansie, jeżeli dojdzie do jakiegoś chwytu, to ja będę musiał zrobić coś, co pozwoli mi jakby zerwać kontakt. Ale jeżeli mogę się z tobą nie siłować, to robię to. Ludzie zapominają też, że samoobrona to jest prewencja i jakby ogarnianie rzeczywistości, to unikanie, tak? Ja nie wiem, co ty masz w kieszeni, dlatego też obserwacja tego, co się dzieje. Jeżeli ja cię nie znam, a ty na przykład kładziesz mi rękę na ramieniu i mówisz tak, ej ziomeczku na przykład, tak? Jedziemy sobie, mówię, przepraszam cię bardzo, czuję się troszkę niekomfortowo, odejdę, tak? Albo wyprzedzę cię, albo będę czuł się niekomfortowo, jeżeli ty nagle popatrzysz w lewo, w prawo i sięgniesz do kieszeni i będziesz w takiej pozycji. Nie powinno być takich sytuacji. Też przestrzegam jakby tutaj ludzi, którzy to oglądają, że też trzeba wiedzieć, kiedy skończyć atak, że agresja jest ważna, ale słuchajcie, musicie być przede wszystkim po dobrej stronie mocy, bo wiemy, ilu debili chodzi po świecie i ja walczę z takimi typami właśnie, którzy są, wiecie, nie mówię o gościach używających odżywki, bo znam dużo gości silnych i sympatycznych i tak dalej, ale nie znoszę takiej po prostu agresji, takiego chamstwa, takiego buractwa na drodze albo krzywdzenia słabszych. To jest takie po prostu... Najgorsze, jak ktoś jest właśnie silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Dokładnie tak. A to się u nas w dzisiejszych czasach zdarza coraz częściej. Słuchaj, trenujesz z różnymi ludźmi, trenujesz z Marcinem Bandlem, z freakfighterami między innymi ze mną, z Polski, z świata, ale też z jednostkami szybkiego reagowania. Powiedz mi, czym się różnią te wszystkie treningi, jak ty to wszystko łączysz, bo pracujesz naprawdę z skrajnymi ludźmi. No, masz tutaj gdzieś mistrza Brave'a, masz tutaj freakfightera, no i tak. Nagle masz Miss Polski, no ale też masz gościa z jednostek szybkiego reagowania. Tak jest. Pracuję, tak jak mówisz, z bardzo różnymi osobami. Wiesz co, ja generalnie miałem i mam
miałem ciężkie ADHD jako dzieciak i mam teraz ciężkie ADHD jako osoba dorosła, co z jednej strony sprawia, że dosyć ciężko mi się czasami skupić na czymś, ale muszę robić bardzo różne rzeczy, czyli nie mogę powiedzieć, co bardziej lubię, nie wiem, boksowanie czy walkę nożem, czy pracę z firmami, bo pracuję z bardzo dużymi też markami, bankami jako wykładowca, gdzie szkolę z podejmowania racjonalnych decyzji w stresie. A kurczę, za 2 godziny jestem z Marcinem Bandlem, robimy tarczę, czy widzimy się w piątek wspólnie i po prostu działamy. Więc po pierwsze, te rzeczy muszą być gdzieś spójne. To nie może być tak, że ja uczę na przykład Marcina, mistrza Brave'a, po prostu jakieś techniki, a za chwilę, wiesz, mam dziwną pozycję i uczę na przykład walki na odległość. To się zazębia wszystko. Okay. Poparte takim jakimś, jakąś taką brutalną siłą świata, ale wiadomo, że innych elementów uczę właśnie, nie wiem, Mistrz Polski czy Mistrz Świata, gdzie pracujemy trochę bardziej nad sylwetką, trochę nad pewnością siebie, nad podstawami właśnie boksowania, jakimiś elementami właśnie walki z jakimś agresywnym, wiesz, tym typem i tak dalej. Co innego jest z jednostkami wyspecjalizowanymi, w tym jednostkami specjalnymi, gdzie chłopaki są już w pełni świadomi w tym, co robią. I no, cieszę się, że mogę z takimi osobami pracować, bo też po pierwsze uczę się dużo od nich. Po drugie, gościa, specjalca, nie da się oszukać jakimiś pierdołami, wiesz. To nie są już czasy, kiedy idziesz, pokazujesz czas, a oni ci nie zadają pytania, wiesz. Jak ja szkoliłem chłopaków, to jest tak, że ja coś pokazuję, ale oni, wiesz, natychmiast, co muszą robić, podważają element na przykład obrony przed szantażem bronią. I mówią tak, ale wiesz, no w ogóle nie będziemy w tej sytuacji, bo my w ogóle nie będziemy w tej sytuacji. Więc my mówimy, w jakim to jest kontekście, że to jest kontekst jakiejś albo egzekucji, albo ktoś, kto nie jest profesjonalistą. Chłopaki naprawdę czają temat, tak? To są osoby, które mają bardzo duże doświadczenie w walce, mają ogromną kondycję, więc jeżeli ja mogę ich czegoś nauczyć i oni zapraszają dalej mnie do współpracy, to dla mnie jest taka... Niesamowite wyróżnienie po prostu. Niesamowite wyróżnienie, ale wiem, że po prostu robię dobrą robotę, ponieważ przez całe życie zajmuję się optymalizacją ruchu, staram się nie mieć nosa wysoko, uczę się od lepszych cały czas i gdzieś po prostu, no, trzeba zapierdalać, tak? Czyli podsumowując, tego co zrozumiałem ja, nie do końca wszystko czasami rozumiem, bo to wiadomo, jest głowa, teraz już troszeczkę zbita i te ciężary też zrobiły w moim życiu swoje. Oczywiście wracam, bo to był żart. Czyli twoim zdaniem, żeby była ta efektywna samoobrona, po prostu trzeba czerpać z różnych dziedzin. Trochę zapasy, trochę boksu, trochę może karate, trochę znaczy, może, nie wiem, czy powiedziałem, że dobrze karate. Tak, czyli bardziej... to wszystko jest okej. I nawet w tej jechanej przez wszystkich, bo to obiecaliśmy sobie, że to powiemy, w tej systemie, której ja osobiście nie za bardzo to jakby czuję, tak? Nie chcę hejtować tutaj ani Zbyszka Syca, ani mistrza Grzegorza, tak? Czy jakąś się nazywa? Nie, bo też chłopaki mamy kanał na YouTube, no i tam widziałem tych technik, gdzie jest dosyć sporo. Tak. I zawsze byłem też ciekawy, jak to by się sprawdziło w realnej walce, wiesz? Wiesz co, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że czy to będzie systema, czy jakieś inne, jakieś tam rzeczy, które dla niektórych są wygibasami, dla niektórych nie. Dla niektórych to, co ja robię, jest jakimś wygibasem, natomiast no, ja znam wartość swojej pracy. Chodzi o to, że słuchaj, musimy wziąć opór przeciwnika i nigdy nie będzie tak, że ja wiem, jaki też będzie cios. Jeżeli ja wiem, jaki cios ty wyprowadzisz, to jestem w stanie w pół sekundy wymyśleć sobie zajebistą obronę, która będzie spektakularna. Teraz uwaga, to co pokażę, będzie ultra chujowe, dobra? Czyli na przykład mam opcję duszenia za szyję, dwie ręce, bum, i robię teraz na przykład hop, wyłamuję ci rękę, ty powinieneś zrobić pad w przód. Nie wiem, dlaczego jeszcze nie zrobiłeś, nie? No bo tak na tych właśnie filmikach to wszystko wygląda, że wykręcona ręka, nagle gość robi fikołek, leży już, wiesz. Ale też zobacz, jest taki gość, on się nazywa chyba Rybako, chyba. To jest taki duży bardzo Rosjanin. Widziałeś, żonglował toporkami. Tak, jest na przykład, wiecie, jest na przykład taka to nie on, bo tamten to jest twardy ham. Aha. Na przykład, wiesz, jest taka historia, że ty mnie pchasz na przykład na ramię, a ja robię ruch, a ty już tam lecisz, wiesz. To nie jest realne. Pamiętajcie, za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiejś konfrontacji dwóch osób po prostu, i to mogą być jacyś goście z podbudki z piwem, którzy się nagle na YouTube'a, to jest, wiesz, to. Mniej lub bardziej, ale to jest spięcie, nie ma nic związanego z relaksem. Jeżeli ja wiem, że ty chcesz mnie złapać, to ja mówię, wiesz, że robię to i tak dalej. Ja nawet nie za bardzo czasem potrafię pokazać coś skomplikowanego, bo mój mózg działa w trochę inny sposób, tak? Ja chcę cię odepchnąć, chcę po prostu trzymać dystans, będę na ciebie krzyczał, okej?
różne rzeczy. No bo wiadomo, w walce szukasz tego zwarcia gdzieś, nie? No uciekasz na błąd przeciwnika i tak dalej, a w samoobronie chodzi o to, żeby uniknąć chyba tego kontaktu, prawda? Tak, i wiesz, i w momencie, ucieczka kiedy... Ucieczka podczas takiej sytuacji nie jest żadnym wstydem, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no. Bo słuchaj, jak ktoś nie bierze udziału tam w jakichś różnych rzeczach i tak dalej, nie miesza w różne sprawy, no to po co ma się bić? Dokładnie tak, ale przede wszystkim też ostatnio Joe Rogan takie hasło zrobił, gdzie pojechał właśnie system Krav Maga, że bullshit, jak ktoś jest MMA zawodnikiem i tak dalej. Ja przede wszystkim nie chciałbym być kojarzony do końca ze światem Krav Maga, ponieważ ja robię to troszeczkę w inny sposób. Trochę nie mówię, że lepiej lub gorzej, inaczej, okej? Okay? Dlatego nie chcę być po prostu w tych technikach, te techniki, które są gdzieś w Izraelu, gdzie spędziłem no naprawdę wiele miesięcy. One się czasami sprawdzają albo nie, ale nie możemy porównywać osoby, która trenuje jakiś system samoobrony dla siebie, jest studentem, do jakiegoś gościa, do ciebie na przykład, który codziennie ćwiczy albo dwa razy dziennie i teraz wiesz, gość mówi, że w takiej sytuacji i tak wiesz, nie ma ten student szans i tak, no wiadomo, że nie ma, tylko że on to robi dla dobrego samopoczucia, on to robi dwa razy w tygodniu albo raz, dlatego ma się do ciebie porównać, no, więc teraz porównajmy się do gościa, który jest doświadczony w walce, ma na to czas tak jak ty, okej, okay? Ale oprócz tego, że robi to, co ty, jeszcze pracuje z nożem, strzela, robi różne inne rzeczy. Więc mi się wydaje, że niektóre osoby mają pewne umiejętności, ale nie zdają sobie z tego sprawy, jak pewne elementy jakby spustoszenie robią. Pokażę ci taki filmik w międzyczasie, ty wymyśl kolejne pytanie, ale mogę ci... Ja mam pytanie do ciebie, wiesz, multum w głowie przygotowanych. Jest jedna rzecz, która mnie ciekawi tak. Najbardziej chyba. Jest. No bo też dowiedziałem się tego stosunkowo niedawno, nie miałem w ogóle totalnie o tym pojęcia. Tak. Ty byłeś w klasztorze Shaolin. Tak. Jarek, tak. Jak ty tam w ogóle trafiłeś? Bo to jest dla mnie niesamowite. Tak. Wiesz co, no ponoć byłem jednym z pierwszych Polaków, którzy byli w Shaolin w tamtym okresie. To był okres, kiedy jeszcze do Denfeng, tam do klasztoru ciężko bardzo było się dostać. Ja miałem wtedy lat 16,5-17. I to były czasy, kiedy wiesz, kiedy tam nie było za bardzo internetu, to wszystko się odbywało drogą listowną albo telefonicznie, trzeba było zadać jakichś sponsorów i tak dalej. No i wiesz, młody chłopak, który wiesz, ja nie byłem w tym wieku ani jakiś, ani duży, byłem sprawnym gościem, który ćwiczył jakieś zapasy, gdzieś liznął, jakiś kickboxing, trochę Jeet Kune Do, system Bruce Lee, tak, wiesz, o co chodzi. No. I jakby wiesz, no i docelowo spędziłem tam półtorej roku, gdzie też jakby tam się pojawiła już taka pierwsza myśl o tak zwanej optymalizacji, dlatego też jestem ogromnym zwolennikiem nie tylko tego, co robić, tylko przede wszystkim, co wypierdalać z harmonogramu swojego treningu, tak? Więc nie będę robił skomplikowanych rzeczy. Ja przez pierwsze 3 tygodnie uczyłem się form. Właśnie, jak to wyglądają tam treningi? Od czego się zaczyna? Przyjeżdżasz tam, tak. I co się dzieje? Wszystko zależy od tego, w jakim jesteś, w jakiej jesteś sekcji, tak? Czyli masz tam... Znaczy, ja w ogóle spędziłem tam... Ja pierwszy tydzień w ogóle nocowałem z dziećmi 4-6 lat w takiej, nazwijmy to, celi, że tak powiem, 10-osobowej, no, gdzie były historie, gdzie wiesz, ja przyjechałem, miałem jetlaga, położony zostałem na pryczem, co to za takie jakieś dzieciaki, nie? One spały i nagle taka akcja, że wiesz, wstaje sobie taki mały Chińczyk, wiesz, chodzi, patrzy w lewo, w prawo, ściągnął gacie, zrobił klocka i położył się spać. Ja rano wstaję, a tam wiesz, gościu, wchodzi trener, a to było jeszcze, to było w mieście, bo zanim... I mówi, Jarek, zesrałeś się. Tak, dokładnie, tak. Wypad z klasztoru. A ja mówię, kurwa, tak, jak oni, kurwa, tutaj zrobią, i sprzątnąć, kurwa, czy zrobić, wiesz. Rano przyszedł trener, ustawił te małe dzieciaki, ja tam jeszcze spałem, wiesz, kij po dupie i zlał ich, tak, centralnie. Po dupie kijem, dostawali w ryja, normalnie po brzuchu i tak dalej. W ogóle bicie też było dosyć takim częstym, że tak powiem, procederem. Ja byłem w szkole, która należała do klasztoru Shaolin, bo generalnie w ogóle to wszystko nazywa się klasztor Shaolin, że większość zajęć było na terenie klasztoru Shaolin, natomiast to się nazywało dokładnie Shaolin Wushu Zhuan Shui Yuan. I tam na przykład w niedzielę szef szkoły właśnie wychodził i mówił właśnie, co było w tym tygodniu, robiło się dla niego pokaz albo prezentacje dla jakichś przyjezdnych. No i generalnie też były kary dla na przykład ludzi, którzy coś tam odwalili. No i miałem właśnie jaka kumpla... Jaka była najsurowsza kara, od razu ci... Moja? O kurwa. Ogólnie.
Znaczy, pobicie. Ogólnie i twoja. Bicie to było, znaczy bicie to wiesz, było centralnie tam gdzieś po twarzy, gdzieś kopanie. Ja nie byłem bity bardzo mocno, bo jednak byłem Europejczykiem. Kijem dostawałem, wyryja dostawałem z pięści, ale na przykład nikt nie złamał nosa albo nie wybił zębów, tak jak niektórym chłopakom to robili. Najgorsza kara, jaką miałem, to było sprzątanie kibla. Ja teraz uwaga, nie kibla domestosem, bo żadnego domestosu nie było. Wyobraźmy sobie takie miejsce, gdzie podjeżdża traktor. Podjeżdżasz sobie traktorem, jest takie są dziury w ziemi, to wszystko idzie takimi kanałami i wybierasz to, masz taki duży kij, maseczka albo bez i wybierasz to gówno generalnie takimi wiadrami i wlewasz to do takiego, wiesz, kociołka, nie? Ale gdzieś to charakter na pewno uczy, i nie? To, myślę, że tak. I robisz to przez na przykład 9 do 10 godzin, tak? No na początku żygasz, te wszystkie, wiesz, jest masakra, no i robisz, tak? I później, wiesz, nie chce ci się spóźniać na trening. Nie chcesz się spóźniać na trening albo po całym dniu treningu nie dostać żarcia. Więc wiesz, teraz wszystko jest tak zeuropeizowane, że teraz masz tam luksusowe warunki, jest absolutnie ultra, total, ekstra, ale wyglądało to inaczej. My chodziliśmy się na przykład raz w tygodniu myć do łaźni, gdzie była tam jedna ścierka, gdzie jeden drugiego tam, wiesz, tam szorował. Ja miałem swój płyn Adidasa, który przez 3 miesiące miałem, gdzieś tam kawałeczek się zrobiłem i tak dalej, bo tak była taka właśnie łaźnia, a tak to wiesz, zimna woda i heja, tak? Więc nie było to nic ciekawego, no. Myślisz, warunki, że... jak zobaczyłbyś pokój, no to też... Myślisz, że teraz byśmy to przenieśli w nasze europejskie czasy, to ten system gdzieś by się sprawdził. Choćby ten system szkolenia, no wiadomo, że to jest... Nie ma możliwości. Niehumanitarne to raz, ale uważasz, że to było dobre, czy nie? Wiesz, to teraz tak, bo bym nie zamienił tego na nic innego w świecie, tak? Wiesz, to ukształtował charakter. Natomiast gdybym teraz miał się zastanowić, czy pojechać tam, czy do Brazylii, to bym pewnie pojechał do Brazylii, zrobił coś innego, ale ja mogłem wybrać albo robić formy, wushu tak zwane chińskie, styl małpy, węża, tygrysa i generalnie orangutana, albo robić sandę. Sanda to jest chińska, to jest taki chiński kickboxing, który w tej chwili już bardzo mocno jest popularny i po prostu to jest sekcja walki, gdzie po prostu wiesz, są łapy i trzeba było to robić, tak? Jeszcze wtedy miałem sprawne kolana, jeszcze wtedy było super i po powrocie do Polski gasiłem wszystkie wtyczki do kontaktu, wiesz, nogami, nie? A jak w ogóle wyglądały tam treningi? Przychodziłeś, była rozgrzewka. I dalej co? Jeszcze robiliśmy 3 jednostki treningowe dziennie. Pierwsza jednostka była 5:15, zawsze był to bieg, około 5 km. Takie, wiesz co, ćwiczenia pomocnicze, biegi, sprinty, trochę pompek, trochę jakiś drilli. Śniadanko, w zależności od tego, czy uczyłeś się, czy nie, ja zrezygnowałem po prostu z nauki już matematyki na poziomie 6-latków, bo tak mi zaproponowali, bo nie miałem języka. Druga jednostka też techniczna, trzecia jednostka też połączona właśnie z jakimiś sparingami, z walkami zadaniowymi. Ja musiałem bardzo dużo się wdrażać w to, co oni pokazywali, ponieważ nie były te ruchy dla mnie naturalne, mimo że bardzo proste, bo sanda jest jak kickboxing, tylko trzeba po prostu, no, tak jak wszystko, bardzo dużo ćwiczyć, tak? Ale treningi były ciężkie, były fajne, miałem fajną ekipę, miałem bardzo brutalnego trenera, najpierw jednego, potem on został gdzieś tam wydelegowany gdzie indziej. Jak mnie słucha, pewnie słucha, Young the Kenjolian się nazywał. Jeszcze chyba kanał między seriami na takie szerokie wody nie wypłynął. Jeszcze żeby, nie. Żeby nas w Azji ktoś śledził, ale tak, słuchaj, wszystko może przed tak. Nami. Więc wiesz, przede wszystkim tam wszystko właśnie w pełnym kontakcie, co mi się podoba, żadnego tam udawania, zatrzymywania, jakiś kopnić, tylko wiesz, jeżeli no, nie przyjąłeś czegoś, to dostawałeś w ryje i tyle. Udało mi się też zająć drugie miejsce w takim turnieju szkół szaolińskich, wicemistrzostwo szkół szaolińskich w sandzie właśnie, gdzie przegrałem z takim gościem, którego nazwali Tong Po. To taki wielki, wielki naprawdę chłop, który wiesz, po prostu zmiażdżył mi najpierw nogę, potem zmiażdżył mi generalnie nocha, potem wybił mi palec i generalnie potem nie mogłem się spod niego podnieść, nie? Więc spoko. No ale parę walk też się udało zrobić. To były takie jedyne moje, można powiedzieć, że prawdziwe zawody, bo nie uważam się absolutnie za sportowca. Całe życie jestem trenerem i kimś, kto tam ogarnia trochę, nie? Słuchaj, kanał między seriami uczy, bawiąc uczy, więc może byśmy pokazali jakieś takie kilka obrotów. Wiem, że tutaj przygotowałeś za drzewem, skitrałeś różne tam swoje zabawki i gadżety. Tylko, że ja bym chciał to przeprowadzić troszeczkę inaczej. Dawaj. Na przykład wziąłbym tą pałkę, teleskopową, którą przygotowałeś i samym, wiesz, no wiadomo, że nie zrobię ci tego z całej siły, ale nie będę ci mówić, co będziemy robić i spróbuję ci zadać jakiś wiesz, cios tym narzędziem i zacznę tą reakcję. Jasne. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że to, co robimy, znaczy ja właśnie lubię bardzo jakby ten typ działania, ale w zależności od dystansu, jeżeli ty nie atakujesz z intencją, czyli no, może inaczej, ktoś, kto jakby nie czai tematu,
też nie będzie wiedział nawet jak zaatakować dobrze, bo będzie się bał, że zrobi krzywdę i tak dalej. Wszystko co jest związane z samobroną będzie gdzieś jakieś obicie i to nie będzie ładne, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli ja jestem w bliskim dystansie, na sekundkę, że jeżeli mamy na przykład jakąś obronę, zaraz tam weźmiemy nóż, gdzieś tam go przyłożyć, coś tam będziesz chciał, że przede wszystkim ja nie uczę ludzi tego, że ja stoję w tym dystansie. Ja nigdy w ogóle nie będę stał z tobą w tym dystansie. Ja zawsze zrobię to, odejdę, ucieknę, a w momencie, kiedy ja mogę zrobić coś najbardziej brutalnego, czyli zaatakować cię na oczy, nie możemy tylko poznać realnie, ponieważ ja nie chcę cię pierdolnąć głową, ani nie chcę cię zarąbać pięścią, tak? Mhm. Na tej zasadzie. Ale też, żeby nie było, że ja jestem jakimś masterem, który po prostu tutaj każdego powala, ja też dostaję w ryja, też jestem duszony i tak to wygląda. Więc jakieś możemy pokazać patenty, ale pamiętajmy o tym, że ani prawdopodobnie ty mnie z całej siły nie zaatakujesz, tak, ani prawdopodobnie ja ci nie oddam. Zrobimy w pewnym momencie sobie na przykład stop, przeanalizujemy sobie na sytuację. Dobra, tak. Super, działa. Tu się Jarku domyślał, że mamy taką imitację może kija baseballowego, pałki teleskopowej. To jest dokładnie to. Czyli mniej więcej długość i tak dalej, tylko że uderzenie tym będzie mocno bolesne, natomiast uderzenie tym może już sprawić, że będzie bardzo duży kłopot, nie? Tu mamy, i tego używać do treningu, tak? Dobro. Tak, tak. Takich krótszych, dłuższych, wszystko zależy od tego, co tutaj jest grane, nie? Tak jak powiedziałem, nie będę chciał mówić ci, w jaki sposób będzie uderzenie, no ale chyba klasyczne to gdzieś jest w ten sposób. Okej. To co zrobiłeś, czyli zrobiłeś zamach w bliskim dystansie. Specjalnie, co bo się, też większość tak osób... Co zrobiłem? Następuje skrócenie dystansu, takie wślizgnięcie się ręki, gdzie przy okazji udało się gdzieś walnąć cię w szyję i tak zwane zbetonowanie twojej ręki przez sekundę. Natomiast tak, byliśmy w dystansie, gdybyśmy byli troszeczkę dalej, a teraz zrób to samo, ale rzeczywiście, po prostu traf tutaj. Raz, bum, tylko zobacz. Pokażę ci, daj chwilkę, zrób po prostu to tak. Jest. Tak jakbyś miał walność po prostu w głowę. Centralnie. Bam, nie, zobacz, łokieć bliżej i pierdolę. Raz, mocno. Jesteś, dwa, okej, trzy. Bam! Teraz spójrz. Jeżeli bym nie skrócił dystansu, to kij znalazłby się tutaj. Uderz? Na głowie. To jest to. Bam, bam, bam. Więc ja. Jesteś tym. Nie, spokojnie. Z tej dlatego nie chcę być tu. Ja chcę być tu. Wślizgnąć się i złapać cię, tak? W zależności od tego, gdzie mam możliwość i ty się też bronisz oczywiście, ja w tej pozycji będę atakował na strefę kroku, będę cię uderzał głową, będę cię atakował na oczy, będę chciał wyrwać i przejść do kontrataku. To jest jedna z opcji. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy w tym dystansie, a ja mam otwartą przestrzeń, to ja robię wszystko przede wszystkim, żeby tego nie było. Więc ty musisz mnie najpierw podgonić i coś zrobić. To może być sytuacja, kiedy ty gdzieś tam właśnie trzymasz kija, straszysz mnie tą pałką. Mhm. Coś tam, nie wiem, robisz, straszysz mnie, że ją masz, tak? I tak dalej. Więc ja też będę chciał do ciebie podejść i natychmiast cię zaatakować. Podejść, skontrolować, bum, natychmiast przejść do kontrataku. Więc ja też nie czekam na twój ruch, tak? Są sytuacje, gdzie ja jestem na przykład jakieś inne uderzenie, gdzie nie zdążę zareagować od początku, tylko pierwsze uderzenie przyjmę. Bo się nie spodziewałem, coś innego okay. Wymyśl. Czyli słuchaj, ale muszę ci przyjrzeć tutaj pytaniem. No. Czyli przede wszystkim zachowujemy odległość, bo te, wiesz, no też oglądają to ludzie, którzy się nie zajmują takimi rzeczami, wiesz, dla mnie samego to jest mega ciekawe. Czyli przede wszystkim utrzymujesz odpowiedni dystans, jak już widzisz, że jakieś zagrożenie może nastąpić. Tak, bronimy się tak naprawdę wtedy, kiedy nie mamy gdzie uciekać. I pamiętajmy, że atak pałką może być, na przykład, wiesz, to może być grożenie i tak dalej, w pewnym momencie ktoś chce cię zaatakować. Najczęściej to będzie tak, że ktoś, kto chce cię atakować, nie będzie robił tego po rękach, tylko będzie chciał cię zajebać w głowę z intencją, tak? A rzadko kto zrobi coś takiego. Na tej zasadzie. Ale bardzo ważne jest to, że ludzie też nie wiedzą, jak atakować, więc na przykład najczęściej podczas treningu będzie tak, że będzie zamach, ty lecisz na mnie, a ja robię już! Ale tak jak właśnie chciałeś mnie zaatakować, żeby obrona była dobra, to ty musisz chcieć rzeczywiście mnie trafić. Więc jeżeli chcesz mnie trafić, natomiast zauważ, że w tej chwili mamy jakiś body language, tak. Ty do mnie podchodzisz na przykład, trzymałeś pałę, tu mnie szturchasz, okej, okay, mówisz, okej, okay, i teraz coś się dzieje. Ja teraz nie chcę czekać na to, aż ty mnie zaatakujesz, tylko przejdę do ataku. Czyli uprzedzasz moją intencję. Idę generalnie od ręki, zobacz, byliśmy tutaj, idę od ręki, pam, teraz cię zaatakuję, gdzieś będę coś robił, może skontroluję, może nie. Ale w każdym momencie, kiedy to się dzieje, jestem tu, wyrwij kij z całej siły. Okej. Okay. Ale ja też mogę uciekać. Tu nie ma żadnych bajernych technik. Tu jest agresja, kontrola
I to, że ja chciałem coś zrobić, to nie znaczy, że ty nie wyrwiesz tej ręki, okay, tak? Ty zawsze będziesz walczył. Jeżeli jesteśmy tu, ja cię złapałem w ten sposób, przecież ty też możesz, na przykład, nie wiem, złapać jedną, drugą rękę, atakować kolanem, też mi piskać, więc ja też mogę zrobić to. Mogę ugryźć, mogę robić wszystko. Czyli gryzienie nawet jak wszystko. Najbardziej. Chodzi o to, że to, co pokazujemy, ale musi być to poparte jakąś bazą. Więc zastanówmy się zawsze, jeżeli masz żonę, którą bardzo kochasz, będziesz chciał uczyć ją low kicka, boksowania, czy pokażesz jej, jak wziąć to, rzucić komuś w oczy, kopnąć w jajce, uciekać, albo splunąć w twarz, albo wziąć jakiś kurwa kawałek kija. No zobacz, przecież jeżeli ja jestem uzbrojony w jakiś patyk nawet i zaatakuję cię gdziekolwiek, nawet jeżeli ty się obronisz, mam już znowu szansę na przestrzeń i spierdolkę, tak? Mogę pluć, mogę gryźć, mogę robić różne inne rzeczy. Czyli tak? Przede wszystkim te techniki prowadzą do tego, żeby otwierać sobie drogę odwrotu. Tak jest, ale nie ma co po prostu robić, wiesz, skomplikowanych technik. Nic, co będzie skomplikowane, nie będzie po prostu działało, tak? Mamy broń, mamy nóż, mamy różne rzeczy, mamy obchwyty i tak dalej, więc po prostu trzeba uważać. Natomiast bez tej bazy, bez tego szlifowania, no nie da się tego robić. Zobacz, to, co robimy na treningach, na tarczach, tak? Ja lubię się poruszać między właśnie sportem a samoobroną, ponieważ to są bracia, tak? I to wszystko musi działać, sprawdzać się i tak dalej. Tylko zastanówmy się, jeżeli teraz by, kurwa, nie wiem, podeszło do nas dwóch gości, którzy chcieliby nas po prostu zapierdolić, nie wiem, kijami, to czy będziemy chcieli pierwsze co, złapać ich po prostu w nogi i tak dalej, bo zaraz przyjdą następni, czy będziemy chcieli po pierwsze uciec, gdzieś znaleźć też jakiś przedmiot, który może mi pomóc, tak? Czy na nożownika mamy gołe ręce? Nie, najpierw uciekasz, potem próbujesz coś robić, ale jeżeli mamy nożownika, to zawsze będziesz gdzieś pocięty, tak? Byle nie po szyi. Pamiętasz nasz eksperyment z cięciem szyi? No właśnie, między innymi dlatego cię zaprosiłem też do odcinka, bo kiedyś w ramach rozgrzewki robiliśmy walkę na noże. Zrobiliśmy raz, że walkę na noże, ja ale byłem dwa... w szoku, bo ty mnie zgładziłeś 16 razy podczas jednej rundy, co dla mnie, nie wiesz, no... Dla mnie nóż, to ja zawsze myślałem, że to jest przypadek, jest zgnięcie, otarcie, a to nie. Ty właśnie pokazywałeś te miejsca, gdzie ciąć, których miejsc unikać, jak tym przed tym nożem bronić. To jest też, wiesz, mega kwestia zaplanowania, wiesz, w rękach na przykład osoby, która jakby nie kuma, to będzie pała, którą gdzieś tam będą robili i tak dalej. Jeżeli ja stoję naprzeciwko ciebie i mówię, ej, odejdź, weź się odpierdol, to ja mogę cię albo zaatakować w głowę, ale mogę cię też podnieść ręce do góry, mogę cię zaatakować w rękę, mogę zaatakować cię w nogę, a dopiero na sam koniec mogę zaatakować cię w łeb, tak? Wszystko zależy, kto atakuje. Dokładnie tak, więc oczywiście przede wszystkim prewencja, słuchajcie, spierdalamy, to nie jest naprawdę walka ze swoim ego, natomiast wiemy o tym, że jak ktoś za bardzo się czegoś nawąchał czy napił, różne rzeczy się dzieją, ale słuchajcie, prawdziwy orzeł nie pokazuje szybko swoich pazurków, tak? Słuchaj, i tym optymistycznym akcentem chcę serdecznie podziękować za występ na naszym kanale. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że komuś, może życia nie uratowaliśmy, ale zawsze ktoś będzie bezpieczny. Słuchajcie, tak, nie róbcie głupot, bądźcie po dobrej stronie mocy i ćwiczcie. Twoja niemoc rodzi przemoc, ale po to też ćwiczycie i po to macie siłę, nie żeby pokazywać po prostu swojego małego ptaszka, tylko żeby pomagać też w jakiejś sytuacji kryzysowej. Pomagajcie, a nie znęcajcie się. Ci, co się znęcają, po prostu out. Tak jest. A ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz na naszym kanale i co, widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję Wam serdecznie.